Witam wszystkich bardzo serdecznie w Galerii Oranżeria. Dzisiaj naszym gościem jest pan Tadeusz Blicharz. Ja się szczególnie bardzo cieszę z tej wizyty pana Tadeusza tutaj właśnie, z tej wystawy, ponieważ jest to pierwszy malarz z Kocka, którego ja tutaj wystawę robię w Gatyniu, a pochodzący z Kocka. A Kock to jest taki bardzo bliskie mi miasto, bo mi się bardzo kojarzy z dzieciństwem, te lody niedaleko w Kościuszki, tam w regule, rynek we wtorek. Także w czasie mojego dzieciństwa to była taka fajna wyprawa do Kocka, bo niedaleko wakacje spędzałem. Pan Tadeusz pochodzi z Kocka, urodził się właśnie i tam dzieciństwo spędził w Kocku. Obecnie mieszka w Staszowie. No, zajmuje się malarstwem sztalugowym. Maluje akwarelami, akrylami, ale najczęściej olejnymi farbami jednak. No i jak ja pierwszy raz zobaczyłem te obrazy, to dla niektórych właśnie widziałem takie wpływy innych malarzy. A później się dowiedziałem, że pan Tadeusz sam się uczył malować, wzorując się na malarzach, na dawnych mistrzach. No i ja tutaj widzę wiele innych takich naleciałości, ale nie będę mówił. Nie każdy sobie sam interpretuje te obrazy. Albo porozmawia z artystą. A teraz proszę o parę słów, panie Tadeuszu. Tak. Urodziłem się w Kocku. Dodam, w 1955 roku, nie ma czego wstydzić. Bratem pół wieku, więc widzimy tak, jak mam tutaj swoich rówieśników. Po szkole średniej w Kocku skończyłem technikum chemiczne, pomaturalne. Próba dostania się na WF negatywna, kontuzja w czasie egzaminu. Różne tam epizody, studia prawnicze zaczęte. Ostatecznie 40 lat pracowałem w chemii. W chemii siarkopolu w Grzybowie, dzisiejsza grupa Azot. Od 5 lat jestem emerytem. I na dobrą sprawę teraz na emeryturze postanowiłem zająć się malowaniem. Czyli jestem oseskiem, można to powiedzieć, nie wiem, w dziedzinie malowania. Wyjechałem z Kocka jako blicharz i trafiłem, czyli ze swoich stron, trafiłem w Góry Świętokrzyskie, gdzie nazwisko było zupełnie obce. Byłem sam, dzisiaj jest nas w Staszowie trzech, jestem ja, senior jest, junior jest młodzik. I nie czułem się tam do końca dobrze. Nigdy nie czułem. Brakowało mi tej okolicy Kocka, czyli tych właśnie takich rozległych przestrzeni, te stawy w okolicach parku, łąki, często zalewane wiosną powodziami. I mieszkając w Staszowie po 20 latach postanowiłem szukać swojego miejsca i na 12 lat wyniosłem się do lasu. To był las między Kielcami a Staszowem, w samym środku Cisowsko-Orłowickiego Parku Krajobrazowego. Zachwycające miejsce, które było inspiracją dla wielu moich obrazów. Część znaczna tych prac to jest u mnie opisywany przeze mnie jako widok za płotem, widok z mojego okna, widok z mojego tarasu, bo tam mieszkałem. No niestety czasy się zmieniają, lat mi trochę przybyło i to 30-arowe gospodarstwo zaczęło nam dospierać. Poza tym jakieś tam dolegliwości zdrowotne, problem z biodrem. No mówię, no nie, trzeba to sprzedać. Poza tym też baliśmy się trochę ludzi. Dziwne to, bo bardzo lubię ludzi, a tam trzeba było się bać, bo teren odległy, bez oświetlenia ulicznego, czasami prądu nie było przez 3 dni. Wszystko fajnie, fajnie, tylko wiecie co, idźmy do domu. Wróciliśmy, sprzedałem w zeszłym roku posiadłość w Górach Świętokrzyskich i wróciłem do Staszowa. Kupiliśmy nowy dom do remontu, ale dom duży, na tyle duży, że chyba wreszcie zrealizuję swoje marzenie życia, czyli utworzenie własnej galerii. Na początek będzie to galeria autorska z moimi obrazami,
ale docelowo chcę, aby to była galeria z prawdziwego zdarzenia, z organizacją 4-5 wystaw w ciągu roku, może z koncertami muzycznymi w ogrodzie. Plany są duże. Jak to się potoczy, to dopiero życie pokaże. Przyjechałem do Was z obrazami, z taką mieszanką, tu jest wszystko, tu jest i Lubelszczyzna, jest i Kock, jest, no nie ma Radzyna niestety, chociaż będzie już, bo już zapewniam. Jest Janowiec, miejsce bliskie mojej żony, bo stamtąd pochodzą jej dziadkowie. Chociaż najwięcej tych właśnie pejzaży jesiennych to są te miejsca widziane w tej mojej bezpośredniej okolicy w Górach Świętokrzyskich. Czy mogę już coś o tych obrazach powiedzieć? Tak. Prosimy. Pierwszy granatowy, ten ciemny obraz przedstawia miejsce nazywane Białymi Ługami. To jest teren źródliskowy rzeki Czarnej, Staszowskiej i rzek Nidy, która się tam rozdziela, Czarna, Biała Nida. 14-hektarowy rezerwat torfowiskowy. Zresztą obraz namalowany jako strona tytułowa do albumu, jaki był w planie do wydania, napisane, czyli moje obrazy i wybrane cytaty z twórczości Żeromskiego pod tytułem Pejzaż dopełniony, Tadeusz Blichar, Stefan Żeromski. Praca opisana przez panią Kazimierę Zapałową, przyjaciółkę, specjalistkę od Żeromskiego, przyjaciółkę nieżyjącej Barbary Bachowicz. Tyle o tym obrazie. Kolejny obraz to również strefa Żeromskiego. Ona będzie się tu powtarzała i ten niebieski kolor, bo Żeromski był błękitny. Tak to właśnie takie miało określenie. Żeromski jest błękitny. Znamy go. Jeden był srebrny, prawda? To tak srebrna Natalia. A zielony to był Konstanty. Następny to jest staw Żeromskiego w Ciekotach. 150 lat temu ojciec Stefana Żeromskiego nabył prawa do zarządzania majątkiem w Ciekotach. Wieś Ciekoty w Górach Świętokrzyskich. W tym miejscu, tu teraz przedstawiam, jest zrekonstruowany dwór Stefana Żeromskiego. Kapitalne muzeum. Nazywa się to Szklany Dom. Znaczy, dwór jest dworem, a centrum edukacyjne Stefana Żeromskiego Szklany Dom jest obok. Miejsce warte zobaczenia. Czyli jest staw Żeromskiego i za stawem Łysica, góra, którą codziennie widział Żeromski. Po prawej stronie stawu Żeromski widział górę Radostową. Jedna z ładniejszych gór, Góra Świętokrzyskich, często opisywana w utworach Żeromskiego, Góra Wymyślona, Radostowa i głębi jeszcze Wysica. Widok za płotem. Piękne miały miejsce. Tak wyglądała łąka, taka śródleśna, trochę brzozy, tam dalej ciemny już las, wpadające słońce między krzewiny jeżyn. Widok za płotem. Malowany spod na pracownię, która była na pierwszym piętrze. Przedłem wtedy z psem na spacer, no i tam giełka, słońce. Z powrotem biegiem do domu i właśnie w ciągu pół godziny powstaje czasami taki obraz. Czasami się go miecie tydzień i też nie wyjdzie, trzeba go zamalować. Ten niżej to kraina z okolic Janowca Radzisław. Wizami Kazimierza, dziadkowie mieli swoją tam posiadłość, dziadkowie żony. To jest właśnie tam kawałek kłąki, jest wał wiślany, za wałem zarzewienia nadmiślańskie. I ta rzeka Czarna, która wypływa z tych białych łuków, Czarna Staszowska w miejscowości Korzelno. Malownicze miejsce, piękne miejsce plenerowe. Kraina bobrów, strąga, warte odwiedzenia. Też widok za płotem, zima w tak zwanym Zagórzu. Zagórze. Taka enklawa obok tej wioski, do Makuta, w której mieszkałem. Ja mieszkałem w enklawie Łapigrosz, fajnie się to nazywało. Nie wiem, przechodzimy dalej. Na kilku obrazach jest architektura. To jest dom cadyka w
szkocku, tak zwana rabinówka, bo cady podobno mieszkał w innym domu. Dom, który sobie liczy za 200 lat. Chodząc do szkoły, przechodziłem obok tego domu codziennie. On był wtedy brązowy, taki jak jest tu pokazany. Dzisiaj ten dom jest pomalowany różnymi farbami, emulsjowymi, jakieś takie farby elewacyjne, także na Facebooku rozgorzała dyskusja, jakie ma być moje pytanie. Powiedzcie, jaką chcecie rabinówkę dzisiejszą, czy tą przed 50 lat. No to zróbmy drewnianą. Fajna dyskusja, bo około 80 komentarzy. Nawet pan, który w latach 40. czy 50. uczył się tutaj chemii organicznej, studiując farmację, bo jego rodzice byli sędziami, a tu się mieścił sąd. A w okresie międzywojennym tu był szpital, a już za moich czasów tu był herbatą. Później była tu szkoła. Dzisiaj tu mieszkają ludzie, każdy sobie maluje te ściany tak, jak mu tam wygodnie, nikt się temu nie przeciwstawia. Taki dom z historią, symboliczny dla kocka. Stąd też musiał się znaleźć w moich malowaniach. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale ja powiem, że obraz zamówił sobie pan Marek Dyjak. No, może się pochwalić. Kolejny, też w nawiązaniu do Żeromskiego. Żeromski w swoich dziennikach, no zresztą Łysica, wejście na Łysicę, jest tam prawda kapliczka, gdzie są jakieś piwnice, ale Żeromskiego. A to jest klasztor, nie pomnę jakiego tam wezwania, jakiś do sióstr, świętej Katarzyny. I Żeromski, jak widział ten klasztor, to był za chora fiołków. Stąd też ta fioletowa plama przed tym, to są właśnie te fiołki. Obraz malowany pod takie to wydanie albumowe ze Stefanem Żeromskim i jego cytatami z jego chociażby dzienników. Kolejny obraz, tutaj żona jest nawet na tym obrazie, pisał tak zwany sztafasz, żeby ten obraz ożywić. Przedstawia synagogę w Szydłowie. Szydłów, miasto średniowieczne, budowany zamek z czasów Kazimierza Wielkiego, kościół świętego Władysława też z tego okresu, XIV wiek, ma kilka zabytków. To jest synagoga, to jest brama krakowska, która jest tak tutaj między filarami zobrazowana. No i te mury, 700 bodajże metrów bieżących obmurowań miejskich, takich okazałych, nazywany często polskim Karkasą. Szydłów oddalony jest od Staszowa, który mieszkał 10 km czy 7 km. Przebywam tam często. Miasto do tej pory takie ciche, niezauważane, nieodnotowane nigdzie. No i jest kilka osób, którzy wspólnie postanowiliśmy, bo Szydłów jest tego warty, pokazać go w większej grupie. Stąd też właśnie będę go malował. Zapraszam do różnych spotkań plenerowych malarzy. No na razie jestem sam przeważnie, ale mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Taki sobie tam pejzaż. Czyli las, ścieżki, chodzenie. Chodzenie po lesie to była nasza pasja z żoną. Był rok, nie pomnę, ale może być to 2006-2007. Kiedy w ciągu jednego sezonu przeszliśmy 600 km, licząc tylko trasy takie po 20 w górę. No skutek tego jest taki, że mam do wymiany dwa rotory. Ale wycieczki były, pamiętam, że Boże Narodzenie, drugi dzień świąt, 30 i tak. Miejsca, do których nie można było dojść latem, bo Jerzyny, bo zarośla, bo to są jakieś starorzecza, bagna, no to chodziliśmy zimą. Były wycieczki tematyczne. Idziemy do źródeł rzek. Czyli wszystkie rzeki, jakie były tam w naszym regionie, trzeba było dojść od ujścia do źródła. No, rzeka miała czasami 70 km, bo to tam większych raczej nie ma. No to na dwa razy. Ale przeszliśmy. To było spacer zawsze nad brzegiem rzeki, żeby nie stracić z oczu wody. Te spacery przynosiły taki efekt.
oczywiście fotografia, która była przez wiele lat moją pasją. Zawsze był jakiś ślad fotograficzny, a dzisiaj te miejsca odwiedzam ze sztorką. Tu mówiłem pani redaktor, że nie da się namalować dobrego pejzażu bez bycia tam. Bo każde miejsce, ja to zauważyłem, że jest inne światło, jest oczywiście w Prowansji, gdzie malowali wielcy impresjoniści, inne światło będzie miało Kazimierz nad Wisłą, inne światło będzie w Kieleckim czy w Kocku. I to jest fakt. Bo temu światłu, światło daje barwę. I jak dla mnie do barwy dochodzi jeszcze zapach miejsca. Także nie da się namalować gałązki jaśminu, nie widząc tej gałązki, nie czując jej zapachu. Bo się tak długo maluje, aż on w końcu będzie pachniał. Jeżeli obraz nie zadawalny, to on nigdy nie będzie pokazany. Namalowany dzisiaj i coś mu brakuje, jutro poprawka jeszcze. Sami ktoś pyta, no co ty robisz, że dobra, że jest tyle światła. Hej, hej, przez tydzień, przez pół godziny maluję obraz, a potem przez tydzień trwałem światło, no bo to czasami wymaga takiego. Majka o tym dobrze wie, jak to jest z tym światłem. Światło jest najtrudniejsze. Dziewanna, no ja wiem, inspirowałem się może tutaj Stanisławskim, jego bodiakami, bo dla mnie to oczywiście nasi impresjoniści są wzorem do naśladowania i wielcy malarze, inni, nawet dzisiejsi skonfraterni kazimierscy. Ale wracam bardzo chętnie właśnie do Stanisławskiego, do Renatowskiego, do Łazorka. Takie nazwiska już tych malarzy współczesnych. No nie powiedziałem o Michale Borucińskim. Michał Borucinski jest autorem obrazu w ołtarzu głównym kościoła w Kocku. W 1954 roku nastąpiło wyświęcenie tego obrazu w kościele w Kocku. Dla mnie jest to rewelacyjny obraz. Borucinski popełnił dwa takie obrazy. Jeden jest w Kocku, drugi jest w Woli Głowskiej. Podobno są identyczne. Tego drugiego nie widziałem. Ale ten obraz w Kocku to jest pierwszy obraz, który widziałem jako żywy obraz namalowany przez człowieka. Jako młody chłopak byłem ministrantem w tym kościele. I kiedy nie było nikogo, to zdarzyło mi się, tam są trzy obrazy, podejść i z bliska analizować, jak on to zrobił. No, jest coś niesamowitego. Warte zobaczenia. Kapitalna praca. Michał Krosiński pochodził z Siedlec. Później wykładowcą był na Akademii Sztuki. Zmarł w Warszawie w 76 roku. Ale patrząc na ten obraz, to nie wiem, to Michał Anioł się. Niech mi się uczyła. Aż tak bardzo sobie cenię jego pracę. Łąka jesienna. I taka tam jest roślinność. No to tak za płotem było trochę takiej łąki mokrej, czyli pojawił się tam żywokost, pojawił się na tej kwaśnej ziemi często spotykany kiszczaw, ten wysoki właśnie kwiat. No i taką sobie łąkę postanowiłem namalować. Może i kozłek jest takie, te kwiatostany rozległe, baldachowate, jakieś trawy. A kolejny więcej może krawnika. Mówię tak o tych roślinach, bo w czasie szkoły średniej fascynowały mnie trawy i zrobiłem zielnik. Zbierałem trawy, identyfikowałem te trawy, gatunki, nazwy polskie i łacińskie. To mi sprawiało przyjemność, chodzenie, zbieranie takich chwastów polnych, ogrodowych i oznakowanie. Przyjechałem do Kazimierza, przed nim pani Agnieszki Mitury. No pani Agnieszko, ja zapłacę za ten obraz, ale chcę, żeby pani namalowała ten obraz przy mnie. No ale po co? Musiałem zobaczyć, jak to się robi. No tak nie, a skąd pan jest?
Ale proszę pana, celi. Jeśli to chodzi o te celi, to tam mam 5 km. To tam są fantastyczne plenery, jak tam pan jedzie. No, wstydziłem się pojechać, bo to była grupa z Piotrkowa Trybunalskiego. Komisarzem był pan Henryk Trojan. Ale już jak pod koniec tego pleneru pojechałem z jednym z swoich obrazów, żeby się tam Trojan wypowiedział. No i to wreszcie jakieś takie pozytywne słowa, mówię, no co, nas na roku było 15, skończyło 5, maluję tylko ja, ale nie mówię, że pan Salaborek. Proszę się, nikt tego nie przyznawać. Niech pan tego nie mówi, niech pan maluje. Tak się to zaczęło właśnie. Czy najpierw powstają szkice, może ołów? Zawsze. Tak. Później dopiero. Delikatnie to, szczególnie jeśli chodzi o architekturę, tak. Prawda, to jest wskazane. Nie potrafię. Kiedyś tak przez moje lenistwo i taki pośpiech ADHD próbowałem od razu szpachelką, tak. No nie, to jest źle. Szpachelka zostawia pewien taki jakiś ten relief, który później przeszkadza w dalszym malowaniu. Więc szkic z delikatnym ołówkiem. Żeby zachować proporcje, stosuję linijkę, czyli odmierzanie, prawda, obrazu. Wybieram sobie okiem, że zaczynam malować stąd. To jest mój punkt zero. I żeby mierzę linijką 40 cm, 32, 41, co się gdzie zaczyna robić, czy mam tą linijkę na tym punkcie. To są metody, które sam wymyśliłem. One później ja je znajduję w podręcznikach, że tak się to też robi, ale początek to zupełnie moje jakieś tam doświadczenie. Stąd dotąd i to ma być. Wtedy tam ten jest, obraz jest na tyle realistyczny, że można go odnieść do konkretnego miejsca. Większy czasu poświęciłem malowaniu akrylem i stwierdzam, że chyba lepsze warunki, lepszy kolor zyskuje. Akrylem. Bo on jest taki właśnie stonowany. To na przykładach Szydłowa, nie wszystkie te obrazy wziąłem, gdzie jest zupełnie inna skala zieleni. Kolor wierzby, taki właśnie nawet tego listka odwróconego wiatrem, kiedy on jest troszeczkę zmęty, czy kolor drzewa oliwnego, bo takie też mam jakieś obrazy z krajów południowych, no to tak lepiej mi to wychodzi. No, akryl nie śmierdzi. Ubrudzone ubranie, szybciutko do wanny zmywam i jest w oleju, koszula i narazówka. Ale schnienie za szybko schnie? Za szybko, to są, dla mnie to nie jest za szybko, ale oczywiście są opóźniacze. Tak. Mam taki jak do prasowania pryskiwa, gdzie sobie rozlawiam z wodą ten preparat spowalniający polimeryzację farby akrylowej. To spokojnie, tak. Nawet można go przytrzymać, czyli coś, co zostało na palecie, a nie muszę to dzisiaj gdzieś tam rozłożyć na... A on na tyle opóźnia, żeby można było na następny dzień wrócić. No tak. No, trzeba go sporo tam popsikać tym. I przykryć, znaczy nie wiem, szklankę, serczka, coś tam gdzieś. Czy to wszystko szpachla? Bo ja bym powiedział, że to fajne. Szpachla rozcierana, tak? Tak. Rozcierana, no tak. Ja polecę tym i ją tak właśnie. A, no jednak się rozejmie. No tak. Rozcierana. No można i szpachelką, można i szerokim pędzlem, bo też by zrobić. Bo widać te przejścia takie, no jeszcze to by było szpachlowane tak naprawdę. To by były takie przejścia rwane. Takie jak są. Tutaj jest obraz, tamte niebo przed burzą. To jest piękny element impresjonistyczny, to niebo. W jednej chmury jest, w drugiej tych chmur już nie ma. I to jest właśnie świetne. Uważam to za bardzo. Ten obraz mi się najbardziej podoba. Właśnie te chmury, to jest element tego obrazu, który daje mu charakter. Te chmury w jednej chwili są, później ich nie ma. I pan to po prostu zobaczył i to uwierzchnił. To jest świetne, tak samo jak te pejzaże zimowe. Co pani powiedziałaby o warsztacie pana Tadeusza? No tak pokrótce mówiąc, to jest bardzo dojrzały warsztat. Bardzo, ja mam zupełnie inny sposób malowania na szczęście każdy z nas jest. Tak, kocham kolory, więc dla mnie ja jestem taka, jakbym powiedziała, rozbuchana kolorystycznie, ale
po prostu zachwycają mnie te właśnie prace, które są bardzo wysmakowane w kolorystyce. Taka szlachetność szarości, szlachetność tych wszystkich brązów po prostu zachwyca. A poza tym bardzo dobra kompozycja. Nie. Po prostu no, patrzę i widzę. Także no, tylko pogratulować. Dziękuję bardzo. Czyli tak naprawdę to utrwala pan to, co odchodzi. Tak. Tak. I chętnie pójdę jeszcze, żeby sprawdzić, jak daleko odeszło. Żeby być na bieżąco w tym procesie odchodzenia i tracenia tych pięknych miejsc. Słuchajcie, no ja tak nie upadał mi nic przemawia. Rodziców nie obchodziło, gdzie jest. Ja wychodziłem godzina tam 6-7 wieczorem i wracałem czasami godzinę późno tam po 22 jesienią, kiedy było zupełnie ciemno. Chodziłem po to, żeby nie wiem, powąchać powietrze, które miało jesienią specyficzny zapach. Taki właśnie z mgłą. Bardzo lubiałem, no nie wiem, zapach liści, chociażby osika, topola, drzewa, które są rzadkie w Kocku. Ale jesion. Czuję jest na zapach. Witam. Covidowo. Ciebie, że przyjechałaś. Pomożesz mi tutaj, nie wiem, organizacji. Właśnie byłam bardzo ciekawa ich tak. No, wrażenie jest dobre. Bo jednak ekran podbija i to zupełnie się inaczej ogląda. Tak. Gratuluję talentu zmarnowanego, że talent to nie wszystko, trzeba mnóstwo pracy, żeby ten talent po prostu... Ja powtarzam, tak. Nie wiemy, czy mamy talent, dopóki nie spróbujemy. Ja uważałem, że chcę malować, nie wiedząc, czy ten talent jest, więc jedna próba, druga próba, trzecia próba. Ja zawsze wszystkich zachęcam, bo prowadziłam kiedyś zajęcia z malarstwa. Niektórzy się boją, bo ja nie umiem, ale to jak gdzieś tam coś w środku gra, to trzeba spróbować trochę odwagi i się okazuje później, że są bardzo dobre prace powstają. Na parapecie w ogrodzie, bo tak dom przechodzi wokół, siadamy sobie pod balkonem w cieniu, na parapecie leżą pastele. Leżą suche, leżą olejne, to w wolnej chwili. Wczoraj malowałem fotel, krzesełko, bo podam sobie parę stoi i fajnie przez niego światło tam gdzieś przechodziło. Taka potrzeba bycia. Aczkolwiek prace mi się bardzo podobają. Są przyjemne po prostu wzorowe. Są takie elementy, na których się skupiam, na które są dla mnie takie delikatne, na których mogę się po prostu skupić, obejrzeć. Piękny, po prostu piękny, jedno słowo. A dla twojego pokolenia to jest ważne, że malarz utrwala przyrodę, której widok znika z naszych obrazów? Moim zdaniem tak. Ja sama robię zdjęcia przyrody, więc dla mnie przyroda jest najważniejszym elementem w całej sztuce, tak? Bo dzisiaj możemy mieć piękne, ładne drzewo, a za rok tego drzewa może nie być, bo jest popyt na papier i to drzewo może po prostu zniknąć. Panie Tadeuszu, żeby pan częściej do nas wracał, to taki albumik na pamiątkę. Dziękuję mam bardzo. Nadzieję, że wyjdzie ten plan pana z galerią.